Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza. Przez 3 dni mieszkańcy Kutna uczestniczyli w corocznej imprezie Jakie Mieć Święto Róży. W piątek na placu Piłsudskiego w Kutnie nastąpiło oficjalne otwarcie. 45. Święto Róży uważamy za otwarte! Dokładnie tak, proszę Państwa. Niech się dzieje. Otwieramy i nowe te szczyki były właśnie tak. Właśnie ciepłe, różane i pełne dobrej atmosfery i dobrego tygodnia. W Kutnawskim Domu Kultury można było podziwiać wystawę róż i aranżacji florystycznych. Natomiast w Parku Trauguta mieszkańcy Kutna mogli zakupić róże. Na wystawie prezentowane były róże od producentów z całej Polski. Mamy kilkunastu producentów róż, z którymi współpracujemy w tym roku. To był bardzo ciężki rok ze względu na upały. Wszyscy Państwo na pewno tego doświadczyliście. Róże również. To nie jest dobra pogoda, kiedy cały czas jest wysoka temperatura powyżej 30 stopni. Ale producenci nie zawiedli. Mamy ponad 170 odmian róż w cudownych bukietach ze wszystkich klas, od rabatowych przez wielkokwiatowe, wielokwiatowe, pnące, parkowe. Wszystkie te róże są przywiezione z Polski w chłodniach w ciągu ostatnich 24 godzin, kondycjonowane i układane przez florystów zaproszonych do Kutna w piękne bukiety. W Kutnowskim Domu Kultury jest moc zapachu, moc koloru i naprawdę można znaleźć tą najpiękniejszą i również zagłosować w konkursie publiczności, która nam się po prostu najbardziej podoba. Róże, no jest to bardzo wdzięczny temat, chociaż no niestety kolczasty, ale bardzo nam się odwdzięczają i zdobią, jest to niewątpliwie królowa kwiatów, zdobią nasze ogrody, pięknie również wyglądają w wazonie. Mamy w swojej ofercie róże, które nie wymagają oprysków, na czarną plamistość, mączniak, choroby grzybowe, same zdrowe odmiany. Część z nich, zdecydowana większość z nich jest różami też pachnącymi. I tutaj warto też wspomnieć o serii Perfuma, charakteryzujące się nie tylko tym, że pachną bardzo intensywnie, ale tym, że każda z tych odmian pachnie inaczej. Inne nuty zapachowe są wyczuwalne. Madame Anisette na przykład pachnie anyżem, inne Marie Henrietta ma bardziej wyczuwalny, taki świeży, limonkowy zapach. Także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Piątkowy wieczór odbył się również pokaz plenerowy małych form florystycznych ozdabiających kutnowskie królowe. Jak można zobaczyć, każda dekoracja jest inna. Ta autorstwa Magdy Król z Lublina. Na głowie również, jak to teraz modnie mówimy, fascynator, którego centrum wydaje mi się, że jest nawet jakiś sukulent z tego, co widziałam. Poza wystawą na mieszkańców czekało wiele innych atrakcji. Jarmark różany, warsztaty, konkursy, Luna Park.
każde święto róży niesie za sobą wiele atrakcji, wiele wrażeń. Mam wrażenie, że też oczywiście wiele wspomnień już po święcie róży, także myślę, że to 45 nie jest szczególnie wyjątkowe ze względu na to, że jubileuszowe, no ale ze względu na to, że możemy zdobyć jakieś ciekawe wspomnienia, no i oczywiście przeżyć niezapomniane chwile w naszym mieście. Oczywiście też jakby użyć wszystkich atrakcji, które tutaj się pojawiają, uczestniczyć w koncertach. Także mamy całe spektrum możliwości, z których możemy korzystać w tych szczególnych dniach. Przede wszystkim też promocja naszego miasta jest bardzo natężona w tym czasie. To też jest istotne. No i cóż mogę jeszcze powiedzieć? Oczywiście to jest fantastyczny czas spędzony z fantastycznymi ludźmi w każde święto róży, nie tylko w to, a w to szczególnie przede wszystkim ze względu na otwarcie, bo mieliśmy wszystkie na przykład królowe na tegorocznym otwarciu, co możemy zauważyć na każdym praktycznie takim aspekcie oficjalnym tego święta róży. W sobotę i w niedzielę nad Ochim odbyły się koncerty. W tym roku wystąpili poparzeni Kawą 3, Urszula, Blue Cafe i Afromental. Yeah! I wciąż nie rozegrany mecz! Ha! Cudownie brudne! Tak! I dobrze było! Organizatorami 45. Święta Róży byli Urząd Miasta Kutno, Kutnowski Dom Kultury oraz Polskie Towarzystwo Różane. Podziękowania należą się również sponsorom, którzy jak co roku wspierają Święto Róży. Są to firmy i przedsiębiorcy z całej Polski, m.in. Kellogg's, Animex, Eko Kutno, Polpharmex czy Frezenius. Impreza zakończyła się późnym wieczorem w niedzielę. To już 16. edycja wydarzenia Jakim jest mikser regionalny. W tym roku po raz pierwszy odbył się poza Łodzią. Tegoroczna impreza była wyjątkowa ze względu na obchody stulecia utworzenia województwa łódzkiego. Otóż, szanowni państwo, tak właśnie pomyśleliśmy sobie w tym roku, że skoro mamy stulecie województwa, to świętujmy w całym województwie, nie tylko w jednym mieście, zawsze było w Łodzi i w Łodzi myśmy też szereg imprez zorganizowali w tym roku, ale pomyślałem, że mikser jest takim pomysłem, który można dojść do regionu, do różnych miast i wybraliśmy trzy. Wybraliśmy trzy nieprzypadkowo, bo Łęczyca, Sieradz i Rafa Mazowiecka to stolice trzech województw, które jakby stworzyły województwo łódzkie, tak? W związku z tym warto też o tym mówić, warto tę przeszłość, tę tradycję pokazać, że mamy owszem 100 lat jako województwo łódzkie, ale te ziemie współtworzyły ten organizm już od wielu, wielu lat, od XV wieku, bo taki jest mniej więcej geneza tego czasu. Obchodzimy stulecie naszego województwa łódzkiego, ale to też nie jest przypadek, bo to jest historycznie zapisane. To są województwa historyczne Rzeczypospolitej Polskiej obu narodów i na herbie województwa łódzkiego mamy właśnie te województwa jako logo. Także cieszymy się niezmiernie, że tutaj tylu mieszkańców naszego powiatu łęczyckiego, ale także sąsiadujących przybyło na ten dzisiejszy mikser, który przede wszystkim nas łączy, nas integruje. W trakcie miksera regionalnego w trzech lokalizacjach zaprezentowało się ponad 110 wystawców. Mikser w Łęczycy dedykowany był promocji jednostek samorządu terytorialnego oraz zaproszonych instytucji. Dzisiaj specjalnie dla mieszkańców Łęczycy przygotowaliśmy mnóstwo informacji na temat atrakcji turystycznych województwa łódzkiego. Mamy bardzo dobrze przygotowane mapy i informacje o szlakach turystycznych, o atrakcjach, o zamkach, o architekturze, więc serdecznie zapraszamy na nasze stoisko. Na naszym stoisku mamy wystawę naszych plakatów, spektakli, które będzie można zobaczyć w naszym teatrze w najbliższym czasie, do grudnia włącznie. Mamy przygotowany kącik dla dzieci, na którym znajdziemy kolorowanki, rebusy, krzyżówki. Dzieci mogą sobie wygodnie usiąść na poduchach. Oprócz tego mamy jeszcze leżaki. Jeżeli tylko wyjdzie słońce, a mamy taką nadzieję, będzie można na nich usiąść, zrobić sobie zdjęcia. Mamy rekwizyty również do wykorzystania do fotografii. Mamy mnóstwo gadżetów. To są torby, to są notesy, to są przypinki, to są wachlarze. W trakcie imprezy zaplanowano wiele dodatkowych atrakcji, pokazy, konkursy, gry i zabawy uliczne czy warsztaty dla dzieci i dorosłych. Na mikserze regionalnym przypominamy bogatą, wielokulturową historię gminy Zelów, którą zamieszkują i Polacy, i Czesi, i Niemcy, i historycznie Żydzi.
Do naszej wielokulturowości nawiązują słodkie przysmaki. Ponadto na naszym stoisku można wykonać niepowtarzalną makatkę, która również nawiązuje do włókienniczej historii gminy Zelów. Serdecznie zapraszamy. Mamy i miody lokalnego wytwórcy i oczywiście naszą rzychlińską czekoladę. Bardzo dużo tych czekolad jest produkowanych, bardzo dużo rodzajów. Poza tym prowadzimy nową akcję informacyjno-promocyjną. Rzychlin nie ma nudy i w ten sposób chcemy mieszkańców informować o wszystkich wydarzeniach, rozwijamy taką aplikację lokalną. Chcemy, żeby mieszkańcy jak najczęściej na nią zaglądali, żeby sprawdzali, co się w Rzychlinie dzieje, bo czasami niektóre fajne rzeczy ich po prostu omijają. A oferta Domu Kultury, oferta Gminnego Centrum Promocji jest ciekawa i myślę, że warto skorzystać. Także zapraszam wszystkich na nasze stoisko. Do spróbowania czekolady, pysznego miodu i do poznania Nudzimisia Chupka. Generalnie przyjechaliśmy na mikser regionalny, żeby promować Kutno i miasto Róż i generalnie Święto Róży. Bo jest niedaleko, Łęczyca, 20 minut jesteśmy w Kutnie, a jesteśmy akurat w połowie programu Święta Róży, więc ci ludzie, którzy tu przychodzą, dowiadują się, o, jest Święto Róży, możemy tam jeszcze podskoczyć, mamy koncerty, są jeszcze wystawy, można kupić, porozmawiać z wystawcami, można kupić róże, wziąć udział w różnych warsztatach. Jest tego trochę przecież w tym naszym programie do wyboru do koloru. A jest parę tu już osób, które są zainteresowane przyszłym rokiem i naszym oczywiście piknikiem różanym też. W trakcie całodniowej imprezy nie zabrakło zespołów ludowych z województwa łódzkiego. Siódmy września to Dzień Narodowego Czytania. W trakcie wydarzenia mogliśmy wysłuchać fragmentów noweli Orka Władysława Reymonta. Rozbalał się jeno po świecie, któren rublami sypał. Dał wam Pan Jezus radę. Ale i poczciwym stała się niemała krzywda, wtrąciła posępnie młodsza. Orali znowu w głębokim milczeniu. Chłop rozważał babczyne słowa i pilnie szukał w sumieniu, czym by się zasłużył na ukaranie. 100 lat to piękny i niezwykły jubileusz. Z okazji urodzin województwa łódzkiego na goście miksera czekał specjalny tort urodzinowy. Z okazji stulecia wszystkim mieszkańcom województwa łódzkiego życzę jak najserdeczniej, aby naprawdę byśmy się potrafili w tej naszej zbiorowości organizować, żebyśmy potrafili współżyć, żebyśmy potrafili razem prowadzić szereg ważnych działań dla nas, dla naszych bliźnich. I żebyśmy współtworzyli rozwój tego województwa, bo nam zależy teraz na tym, żebyśmy rzeczywiście, patrząc w tradycję, patrząc w przeszłość, jednak starali się znajdować walory w przyszłości, żebyśmy potrafili dotrzeć do sukcesów tego województwa, do sukcesów ludzi, którzy to województwo będą promowali. Mam taką nadzieję, że tak właśnie jesteśmy w stanie to zrobić. Życzyłbym wszystkiego najlepszego, żeby się właśnie tak wzajemnie spotykali, żeby rozmawiali, żeby się integrowali, ale przede wszystkim życzyłbym, żebyśmy wszyscy żyli godnie w naszym województwie, na wysokim poziomie, żeby nie było takich różnych, można powiedzieć, rozgraniczeń. Także życzę wszystkiego dobrego. Z okazji stulecia naszego województwa, ale także jesteśmy w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, bo przecież pamiętajmy, że mimo iż obchodziliśmy w roku 1918 roku 11 listopada, uznajemy jako Dzień Odzyskania Niepodległości, to państwo polskie kształtowało się jeszcze przez kilka lat i jeszcze w zasadzie przez półtora roku będziemy obchodzić to stulecie państwa. W tym samym czasie obchodzimy stulecie naszego województwa, więc najczęściej naszemu województwu, ale także naszej umiłowanej ojczyźnie, żeby to był dobry czas dla Polski, żeby Polakom żyło się dobrze, żebyśmy żyli radośniej, bezpieczniej, dostatniej.
Celem projektu numer 55 jest zamontowanie kamer w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, jak również zapobiegania dewastacji znajdujących się urządzeń, a także doposażenie placu zabaw. Szanowni Państwo, w tym roku został oddany nowy plac zabaw. Plac zabaw Trzech Ulic w ramach projektu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Was, mieszkańców, tych dużych i tych małych, powstał oto ten piękny plac zabaw. Są to nowiutkie zabaweczki. Idąc za ciosem, złożyłem w tym roku kolejny projekt placu zabaw Trzech Ulic. Jest to etap drugi, poprawa bezpieczeństwa. Za poprawą bezpieczeństwa kryje się wymiana nawierzchni, jak i postawienie kamery obrotowej, która będzie podłączona do monitoringu miejskiego. Ma to na celu zapobieganie dewastacji tym pięknym zabawkom. Jeśli wystarczy pieniążków, będą dokupione jeszcze 3 urządzenia sprawnościowe. Chciałbym jeszcze posadzić drzewa w kilku miejscach, bo tu jak widać jest to teren bardzo nasłoneczniony, więc na pewno by się kilka tych drzew przydało. Głosowanie na wszystkie projekty rozpocznie się już za 10 dni. Chciałbym wszystkich zachęcić do głosowania na projekt Plac Zabaw Trzech Ulic. Pamiętajcie, że najlepszy prezent dla dzieci jest bardzo prosty. Po prostu głosujemy na ten projekt, projekt numer 55. Projekt na 2 piątki. Tak więc zachęcam do głosowania. Na skrzyżowaniu ulicy Barcewicza i Łęczyckiej w Kutnie kierująca samochodem osobowym marki Ford 28-letnia kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jedącemu 30-letniemu motocykliście, w wyniku czego doszło do zdarzenia drogowego. Motocyklista został zabrany do szpitala. Kierująca kobieta była trzeźwa. Na skrzyżowaniu należy spodziewać się utrudnień. Już od piątku 13 września Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza mieszkańców Kutna do udziału w grach miejskich, wykładach, spotkaniach z przedstawicielami pokolenia pamiętającego II wojnę światową. W tym roku wszystko będzie odbywało się wokół II wojny światowej, kampanii wrześniowej i bitwy nad Bzurą. Rozpoczynamy już w piątek 13 września o godzinie 10 grą miejską Kutnowski Splot Niepodległości. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. Bardzo atrakcyjne nagrody, między innymi wycieczka gdzieś w Polsce, jeszcze nie wiemy, ale to będzie już niedługo wiadomo. W dniu następnym, 14 września w Kutnowskim Domu Kultury o godzinie 16 w sali konferencyjnej odbędzie się wykład profesora Zbigniewa Wawra na temat września, tak, września, rozpoczęcia kampanii wrześniowej, przebiegu kampanii wrześniowej z głównym naciskiem na bitwę nad Bzurą. 16 września o godzinie 12 odbędzie się spotkanie z żywymi jeszcze osobami, które pamiętają Kutnowski Wrzesień, czyli to, co działo się w Kutnie, bombardowanie miasta, to, co w naszym mieście się wydarzyło. Tutaj też każdego chętnego zapraszam. To są osoby, w tym czasie to były osoby bardzo młode, bo w Kutnie już uczestników września, żołnierzy nie ma. To już dzieci, które przeżyły kampanię wrześniową, to są dzisiaj osoby koło 90 już, trzeba sobie powiedzieć, tak, bo jest 80 lat od wybuchu II wojny światowej. 18 września będzie gra, no to bardziej taki quest dla małych dzieci, żeby zapoznały się z naszą historią, właśnie z kampanią wrześniową, ale naprawdę tak bardzo lekko, żeby bardziej daty poznały, może niektóre wydarzenia, które były w tym czasie w Kutnie czy w Polsce. 19 września o godzinie 17 w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury będzie następne spotkanie z panem profesorem Zbigniewem Borylą, polonistą. I tutaj poznamy wrzesień w literaturze i w świadomości społeczeństwa polskiego, jak to jest znane. Natomiast 22 września to będzie już takie podsumowanie spotkań. Będą uroczystości w Parku Wiosny Ludów o godzinie 10. Rozpoczniemy mszą świętą, będzie składanie kwiatów pod tablicą. Natomiast taką atrakcją dla mieszkańców miasta będzie pokaz sprzętu wojskowego używanego w Wojsku Polskim w kampanii wrześniowej. Będą dioramy, między innymi będzie można zobaczyć polski czołg rozpoznawczy TKS, będzie Renault, wóz pancerny polski, będą saperzy, wojska medyczne, naprawdę dużo będzie atrakcji, a oprócz tego może będzie ciepło, może zimno, będzie również grochówka. Serdecznie zapraszam. Około 50 zawodników wzięło dziś udział w wojewódzkiej spartakiadzie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
tej chwili gromadzi w tym roku 11 drużyn. Każda drużyna liczy 5 zawodników plus oczywiście opieka do tych drużyn. Wiadomo, impreza zaplanowana jest na dużo większą ilość osób, gdyż mamy bardzo dużo gości zaproszonych i również tutaj naszych uczestników, naszych placówek. Idea tego jest oczywiście bardzo piękna. Chodzi o to, żeby osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież mogły zaistnieć również jako sportowcy, żeby mogły rywalizować ze sobą, żeby mogły zaprezentować swoje najlepsze cechy, swoją sprawność fizyczną, ale nie tylko. Zawody rozpoczęły się od rozgrzewki. Następnie uczestnicy wystartowali w kilku niełatwych konkurencjach. Między innymi w rzucie woreczkiem do celu przez obręcz, przekładanie piłki nad głową, biegu slalomem czy rzut beretem. Mamy konkurencje zaplanowane dla osób bardziej sprawnych ruchowo, jak również dla osób niesprawnych ruchowo, gdyż nasze środowisko, wiadomo, jest bardzo różnorodne. Dlatego chcemy, żeby społeczeństwo, zaproszeni goście mogli jeszcze bardziej być świadomi tego, jaką ważną i liczną drużyną jesteśmy i jak ważne są nasze potrzeby. Nasza grupa uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej bierze udział w 5 kategoriach. Jedną z nich jest tor przeszkód, slalom z jajkiem, rzut piłką do celu. Chłopaki, co jeszcze mówcie? Co jeszcze będziecie? Cel do bramki, co jeszcze? Tor przeszkód. Po zakończeniu konkurencji zawodnicy mogli skosztować smakołyków przygotowanych przez gospodarzy. Niepełnosprawne osoby są częścią społeczeństwa, tak? I chcemy być w nim pełni obecni. Chcą pokazać swoje umiejętności, takimi zawodami łamią swoje własne bariery i świetnie się bawią, integrując z innymi uczestnikami. Dla uczestników są to niezapomniane przeżycia pobudzające ducha sportowej rywalizacji, a przy tym także chęci w pokonywaniu barier i ograniczeń. Jest to dla nas bardzo ważne, dla samorządu województwa łódzkiego, żeby wspierać wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, które potrzebują wsparcia. Wielokrotnie się spotykałem z takimi osobami w zakładach aktywizacji zawodowej, gdzie robią piękne rękodzieła, są bardzo zdolni plastycznie, są bardzo zdolni intelektualnie, wbrew pozorom, bo jeżeli są to różne schorzenia. Poznałem wielu informatyków w pewnych tutaj spółdzielniach na terenie naszego województwa. I my też jako województwo, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej przede wszystkim wspieramy środkami. Na 2019 rok mieliśmy przeznaczone 11 milionów 600 tysięcy złotych, z tego ponad 8 milionów na zakłady aktywizacji zawodowej, 300 tysięcy dla organizacji pozarządowych i staramy się właśnie wspierać. 23 maja odbyła się właśnie 14. województwa olimpiada osób niepełnosprawnych, gdzie udział wzięło ponad 500 osób. Widać było w nich tych radość, to zaangażowanie, oni się integrują, rywalizują, cieszą się z tego, że mogą się razem spotkać z całego naszego województwa. Impreza miała na celu integrację oraz pokazanie, że niepełnosprawni też mogą uprawiać sport i uczestniczyć w zawodach. Organizatorem zawodów był Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Niezabudka w Kutnie. Celem projektu numer 49 jest wykonanie w mieście nowatorskiego placu zabaw o dużych walorach sensorycznych i edukacyjno-terapeutycznych. W ramach tego projektu myślimy o unowocześnieniu placu zabaw. Przede wszystkim chcemy wyposażyć plac zabaw w nowoczesne urządzenia, sprzęt o typie rekreacyjno-sportowym, a także w panele sensoryczne, które by usprawniały dzieci pod względem edukacyjnym, terapeutycznym i sensorycznym. Chcielibyśmy, aby ten obecny plac zabaw, który jest jak najszybciej właśnie został zmodernizowany i mamy nadzieję, że dzięki właśnie temu budżetowi obywatelskiemu i dzięki głosowaniu na projekt numer 49 tutaj powstanie nowoczesna, zorganizowana taka przestrzeń kolorowa, która będzie stymulować dzieci do aktywizacji ruchowej i będzie jednocześnie sprzyjać prawidłowemu rozwojowi psychomotorycznemu. Każdy, kto chciałby oddać głos na projekt numer 49, może to już zrobić za kilka dni. Głosować będzie można od 21 do 30 września bieżącego roku. Szanowni mieszkańcy Kutna, kochani rodzice, jeżeli chcecie, żeby tutaj na terenie przedszkola miejskiego numer 17 zaistniał nowy, nowoczesny, kolorowy, sensoryczny plac zabaw, to serdecznie prosimy o zagłosowanie na projekt numer 49 pod tytułem Wyspy Karaibskie – Sensoryczny Plac Zabaw.
W dzień przejściowe zachmurzenie, temperatura 18 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe w całym regionie, temperatura 10 stopni w Kutnie, 6 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W niedzielę częściowo słonecznie, temperatura 21 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. W nocy przejściowe zachmurzenie, temperatura 13 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. W poniedziałek częściowo słonecznie, temperatura 17 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. Zapraszamy Państwa do ośrodka szkoleniowego Multiservice na kursy kończące się egzaminem UDT. Kursy te realizowane są na wózki widłowe, wózki specjalizowane, w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, ładowarkę teleskopową, HDS-y, podesty oraz suwnice. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w siedzibie firmy na ulicy Siemirackiego 18. We współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego realizujemy bony szkoleniowe. Możecie Państwo skorzystać z dofinansowania do 80% kosztów. Ośrodek szkoleniowy Multiservice Siemirackiego 18 Kutno. Zapraszamy!